Hej, witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z tej gry, która miesza mi się z Demon Soulsem. No niestety gry należące do podobnego gatunku, z odmienną troszkę mechaniką. Niestety, ale się mieszają. Ale mu przywaliłem. Dobra, czyli tam nie idziemy. Nie, tam. Nie. Gdzieś jakiś ptaszor mnie w ostatnim odcinku zaatakował, co mnie bardzo zdenerwowało, gdyż za wcześnie do niego poszedłem. Dostałem bęcki. I nie było fajnie. Zdawało mi się, że widziałem taki skarbek. Nice. Jedna bestia poszła się kochać. O! Kolega mnie zaatakował, ale... ale dostał... przez przypadek. Nie ma tu nic ciekawego? Zdawało mi się, że coś widziałem. Okej. A, to potionek jest. Szkoda, że właśnie nie można pięciu mieć. Właśnie tak, trochę odwrotność tego, co jest w Demon Soulsach. Gdyż ponieważ tam się to trawą człowiek leczy i ten. Fajnie to w Dark Soulsach znowu wprowadzili, że właśnie bo te ograniczona ilość estusów. To mi się podobało. Czy się nie znaczy, że to demony są dużo przez to łatwiejsze, ale na pewno trochę to ułatwia. Chyba ci troszeczkę tutaj kręgosłup przetrącę, kolego. Tam się nie dostanę, bo nie. Ej, bo nie, dobra. Studni też nie wejdę. A mogę tutaj się spiąć jakoś? Dziewczyno, dasz radę? O, proszę bardzo. I świat się stał piękniejszy, no. Możemy się przyjrzeć. Łucznik. Nieładnie, kolega. W sumie mam 10 strzał. To się... roluj kolo. To mamy kolejny ten do wbicia. To by nam się morale podniosło, czy co tam się podnosi. Coś mnie kolega zaskoczył. Czemu tutaj ktoś prosi o pomoc? Czyżby coś tutaj niedobrego wyskakiwało? A ja mógłbym chyba mu nawet pomóc zaraz. Zróbmy dobrą. Ten. Grę do złej miny. Zaraz. Dobrą minę do złej gry. W końcu potionek mamy tutaj do podniesienia. A nam się podniosła ta, ale to słaby deal jest raczej. Bo to jednak potionki są ważniejsze chyba nawet od tej... o, tej Fortitude. Czy co to tam daje? Kurde, koleś. Myślałem, że ktoś za mną jest. Ciekawe, że tu nikt na suficie nie siedzi. Żeby nas znienacka zaatakować. Skóra... rangi trzeciej. To jest dobre. Mam jakoś takie niejako wrażenie, że ja sobie skróta walnąłem. Po tą drabinę kopnąłem, że powinienem najpierw tędy przejść. Okej. Koleś poziomu 9.
Ojojoj. Dobrze, dobrze. To przynajmniej pokazuje, że jestem rozgrzany. Albo i nie. Chodź, pan. Wojownicy z nagą klatą. Ciekawe, że tak naprawdę się kiedyś walczył. Chciałbym mieć jakąś tarczę. To wygląda, jakby kolega chciał ożyć. O, skarbek. Skorzystam, że ja przeoczyłem. Taki przepiękny skarbek. Tam się wejść nie da. Rozumiem, też się nie da. Mamy dziurę. Kurde, fajnie by było, jakby mi się udało. Uda mi się, dobra. Uda mi się wejść, gdy się drabina. Może koledzy mnie nie zobaczą. Ja bardzo bym chciał... A, ja tego łucznika załatwiłem. Okej. Ten wygląda dosyć poważnie, kolega. Więc każdy normalny wojownik zaczyna od bicia największego kolesia. Szkoda, że akurat Sanjin... O! Kolejny potionek. A w sumie sam skorzystam. Chciałem tamtemu kolesiowi znowu podarować. O! A, niepotrzebnie użyłem potionka, kurde. Bym dał kolesiowi, tu bym się uleczył akurat. No dobra. Jakby mi wzrósł ten poziom znowu. Ej, chodź, koleś. Nawet mogę go jeszcze ten, w plecy dziabnąć. Pomimo, że podszedłem do niego bardzo blisko. Dzień dobry, jest ktoś w domu? Wydaje mi się, że słyszałem. Panda znowu jest? Co to, co ta panda robi? Znowu nie przeczytałem. Może tu trzeba przyjść, jak się demona zabije? Nie wiem. Muszę sobie na nagraniu to przeczytać. A spokojnie, jak nie zapomnę oczywiście. A, wiedziałem, koleś. Znaczy, wiedziałem, że ktoś może być. No. Taka przynęta. W chowni sobie skórkę podnosisz. Czy tam skarbek. Bo nie wiedziałem, że to skóra jest. To taka niespodzianka. Dobra, coś tu jest. W tej skrzyni. Teraz się tam udamy. Tylko sobie odpalę. I... Co tu mamy? Ranga druga, kurde, chciałbym trzecią. O kurde, zapomniałem o kolesiu. A na szczęście to jest tak zwane mięcho armatnie. Panie, jak ja tam mam wskoczyć? Pewnie tędy nie wskoczę, tylko muszę od tamtej strony podejść. Nająć życie. Nie, dobrze. Chociaż de facto nie byłem tutaj na górze jeszcze. O, proszę bardzo. Ale nie ma bata, ja tu nie wskoczę. Musiałbym przez tą jaskinię wejść. Tam. A to jest blisko tego ptasiora, przepraszam. Czy tu chociaż tutaj wejdę? Wejdę, dobra. Simono. Co tam? Oj, oj, oj. Ej, zablokowałeś? Co za kolo?
cios ostateczny zablokował. Ciekawe, co tam jest to czerwone. Podejrzewam, że boss jakiś. A i skoro ten... No. Taki ładny skrót jest właśnie. Drabina się opuściła i tu mam miejsce do wskrzeszania. Więc tam jest boss. Chyba, że to właśnie ten... ptasiek tam jest może, no nie wiem. Zobaczymy. Pożyją, uwidzą, jak to mówią. Nie wiem, na Rosji. Znaczy na Rosji. W Rosji czy tam w Ukrainie. Ewentualnie na Ukrainie, w Rosji, nie. Ja tu mogę po coś wskoczyć? Oprócz tego, że są ci. Nie ma tu... O, proszę bardzo. Złota muszelka. Zaraz, to ciekawego. O, mam ten. Wypadła mi ta czapa do kompletu. Tylko musiałbym sobie ten ulepszyć. Oko. Się pobiega kiedyś z tym. A. Co to było ta złoty... Złote coś. Oczywiście. Nie tego szukałem, ale to... Może nie tutaj jest. Miecz chaosu. Jeszcze czegoś nie zobaczę. Co ja podniosłem? Solo. Antifreeze. Mięcho jakieś. Ciekawe, do czego to będzie przydatne. A, ja mogłem sobie to na pasek wziąć. Dobra, ale i tak... Gdzie jest ten kolega? Nowe itemy właśnie. Tego Sikada daje mi tutaj nagrodę. Nie mogę użyć. Przypuszczam, że się przyda do czegoś. Kurde, kolej, weź mnie, nie strasz. Przyjdę, idę. Idę poginąć. 9000 akurat. Się koleś nadziałeś. O kurde, to wybucha. Sorry, nie wiedziałem. Pierwszy raz coś takiego spotkałem. Wuhan, myślałem, że to jest tam, gdzie nasz koronawirus. Zaszalo. Tym razem wziąłem go na klatę. O, ale zapomniałem, że on wybucha. Co, wracamy do punktu wyjścia. Pokój w D, ale to duże. Zastanawiam się... O kurde. Weź mnie, koleś, nie strasz. Człowiek się tu rozgląda. A spokojnie. A ty takie numery wywijasz? Tutaj. Gdzie ten ptasiek był? Bo ja się zgubiłem. Może tam? No nic. Lecimy stopniowo. Może ja od razu na bossa poszedłem tej krainy. Jak idiota. Bo twórcy gry sobie jajko zrobili, że mieścili go na samym początku. Nie na końcu, jak to zawsze jest. Mamy skrzynię, dobra. Co my tu jeszcze możemy wziąć?
właśnie. Może to jest ten główny Łosiu. A, ja wtedy szedłem tutaj. Okej. Okay. To sobie go na razie ominę. Pójdę, powbijam sztandarki. Podniesiemy sobie poziomy, czego możemy. I będzie fantastycznie. A szkoda, że nie blokuję w takich sytuacjach. Kiedyś się to zemści na mnie. O, mogę kolesia ten od tylca? Nie mogę, bo się oczywiście odwrócił. Tą bramę mogę otworzyć? Mogę. Okej. Okay. Ale jeszcze tu nie idę. O nie. Szczególnie, że mogę sobie poziom podnieść. Gdzieś podnieść. Tu mamy świniaka, który na mnie zaszarżuje. O kuziw, tak kolego, tak? Z łuku się strzela? To bocha... O ty chamie. Jaka ten? Do widzenia. O, tu coś większego poszło. Chodź tu, koleś. Bierzmy tu chodził i bluźnił. Aha, dobra. Jakiś skarbek widzę. Ładnie się świeci. To pewnie fajne jest. Kusza. Dobrze. Kuszo. Aha, upadek troszeczkę mnie ten wybija, dobrze. To w sumie wygląda na tego. Na jeża, tak naprawdę. Pytanie. Oni się świecą na czerwono, czyli tamta pipka go ten ich wzmacnia, tak naprawdę. Się przydało do niego wybrać. Kurde, co ja robię? Ajajaj. Tam ta pała poszła z nim walczyć. Cóż, no to zginiesz. Jednym strzałem je zaje... Jak? Chciałem go z łuku przecież walnąć. Przecież mogłem go z łuku, człowieku. Znowu się przebijać. Brawo ja. Szkoda gadać. Ej, no cóż. Jak się człowiek urodził pipką, to pipką zostanie, tak? Dobra, bo wybucha. Kurde, nos mnie swędzi. Jak nie urok, to urok. Ej, dobra. Idziemy jeszcze raz. Tam. Aha, bo to w ogóle zrobiłem takie kółeczko. Wiesz, koleś? Cały mnie w trąbkę. O, idziesz do mnie? Serio? Gdzie on jest? To miło, że idziesz do mnie. Kurde, zapomniałem o tym. Tylko trzeba pamiętać, żeby... Jak czaruje, spindalać. Ehehe. Co tam koleś? Dobra, przynajmniej odzyskałem, co straciłem.
Pytanie tylko, czy uda mi się wrócić? Bo teraz bym się wybrał jednak drugą stronę. Jakąś. Czy ja mógłbym na niego spaść? Dobre. Nie wiem, czy dobre, ale... Coś tam słyszałem. Siema. A, to koleś ten z dwoma tymi. Co raz się wystarczy zablokować i już jesteś mało miękki? Kto was tu jeszcze wzmacnia? Gdzie jest ten głupi mag? A to kotek jest. Tak blisko tej flagi, że aż się prosi tam do niej doskoczyć, ale... Ale okej, dobra. A w sumie nie muszę doskakiwać. Wystarczy, że ją pycnę. Okej, podniosę sobie levelak. Co mi tam? Tak, muszę ich wszystkich powybijać i tak. Poszedłbym tutaj w to. Tak myślę. Co tam, kolego? W sumie tak się zastanawiam. Chociaż nie, lepiej z kotkiem nie walczyć. Trzeba najpierw zlokalizować tą mendę, co ich pustuje. Tu gdzieś na pewno jest. Może na dachu? Gdzie ten kolega jest? Mógłbyś się, kolego, nie blokować, dziękuję. Gdzie ten maguś? Matko Mosko. Ja się chyba ten po prostu zapewnie czuję. Z tego, co widzę. To lekceważę wroga. Z tego, co widzę. Już mi za dobrze. No chodź, koleś. Tak, i wszystko, żeś zrobił, a nic nie używasz. Kolejny. Aha, dobra. Aj, tak mi dziwno. Dobra, idziemy na górę. Czy nie? Gdzie ten mag jest? Czy tam Witcher, to nie wiem co to. Ten jaki? Jumper. Czy tutaj nie ma kogoś fajnego? Aha. To troszeczkę chyba ominąłem. Tak wygląda, jakby coś miało być. Przynajmniej się prosi o to. A! O! Się da wejść. Powiedzmy, że nie będę wchodził. A! Moja magiczna jaskinia, do której chciałem się dostać. To dobrze. To dobrze, bardzo dobrze.
zabijaj. W ogóle o niej zapomniałem. No serio. W ogóle o niej zapomniałem. Nie będę tutaj schodził. Chcę tamtą część jeszcze oczyścić. Tak mi się wydaje. Rozumiem, że pewnie tam prowadzi nasza droga. Zasadniczo szukam kolegi. Mojego Magusia. No chodź, koleś. Bo może w plecki go walnę. Dobra. Za to, że mnie zabił. Dobra, odzyskałem, co miałem odzyskać. Co nie zmienia faktu, że nie wiem, to was tutaj... Wam tą dopałkę daję. Nie będę walczył z kotem jak ten. Jak jest dokoksowany, no. Kto was koksuje na czerwono? A, ten! Kurde. Dobra. Po mnie magę. Twój łucznik zaatakował. Skąd? Byś się wstydził. Okej, to sobie pozbieram fanty, skoro tu już jestem. Nic nie ma. A, to pewnie coś będzie. Musi być. Na tamtym dachu było, to i tutaj pewnie coś jest. O, proszę bardzo. Może tu już zejdę w takim wypadku. A, tam jest ten mag. Boję się, że jak zejdę, to już nie wejdę. Chociaż nie, no wejdę, bo jest tam... Dobra. A zawsze... Kolejny sztandar... się wbije. A wydaje mi się, że od zewnątrz... bym się nie dostał. Trzeba drzwi od środka otworzyć. Założy się, no, zamknięte było. Okej. Kolega poważnie wygląda. Wolałbym go w plecki walnąć. Mówiąc szczerze. Ale go walnąłem. Fajny młynek robisz, kolego. Ładnie, dobra, bo mnie zabiję teraz. I się skończy dzień dziecka. Kurde, mocny był. Ciekawe, czy jednorazowy, czy trochę częściej. Czy regularny w sensie. Pozbieram fanty, zabiję tego czarodzieja, well maga, well czarownika, nie wiem. A skóra poziomu rangi trzeciej zawsze będzie mnie cieszyła. Myślałem, że on patrzy się na mnie. Może mnie nie usłyszy. Kolega zabijający mnie jednym strzałem, co mi się bardzo nie podoba. Kurde, tu trzech dryblasów jest, nie? Pierdziu. Idę se stąd. Tylko, że jak pójdę i wbiję sztandar, to
może zachce mi się odpoczynku. Jaka inwazja, człowieku? Wypierdawalaj. Inwazję będzie mi robił. Jakaś inwazja. Co ja, w Dark Soulsach jestem? Nie mi tu inwazję robi. Mam nadzieję, że se poszedł. A nie mi rzeczywiście inwazję robi. Serio. Inwazję robi. Brawo, jesteś fajny, jesteś. Inwazje mi tu będą robić parówki. Ja pierdziu. Aż mi ciśnienie nie podskoczyło. W sumie to nawet nie wiedziałem, że to się da ten. Najeżdżać innych graczy. To jest kurde niepojęte. Ale chyba trochę złamałem reguły, bo się uleczyłem. Nie wiem, czy się powinienem leczyć, ale ja się nie znam. Dobra, idziemy z koteczkiem powalczyć w takim wypadku. Co prawda, ja bym mu najchętniej na główkę skoczył. Pewnie jeden strzał go nie zabije. Zabiłem? Dobra. Wypad. No dobra. Gdzie koteczek? Halo? Gdzie ten kotek? A, tutaj. Zacznijmy zatem od dużego C. Okej. Tutaj kolega ożyje. Pięknie. A, drabina. Tu drabina w ogóle była? Kurde. Nawet nie wiedziałem. A, tutaj jest kolega. A, w sumie mogę go od tylca pojechać. Co mi tam? Niespodzianeczka była. Dobra, chętnie bym teraz powtórzył skok z drugim kotkiem. Liczę bardzo, że one się nie respią. Gdzie ja mam? Dobra. Już mam jakieś takie przeczucie, że może... Nie, no nic nie ma. Kurde, ale wise, no. Muszę się rozłączyć, żeby mi ten wjazdów nie robili. Jakoś tak nie jestem zainteresowany PvP. O kurde. Chociaż. Może uda mi się go
zajść. Serio, nie udało mi się. Kurde. Brawo. Koleś, poleciałeś? Jak dzik w tę szkodę. Już możesz go zaatakować, dziękuję ci bardzo. Mogłem go ten, specjalnym uderzeniem, ale nie. O tak nie, no po prostu nie. O kurde. Serio, kolego? Nie zauważyłem, kolegi. Może zginąć, dziękuję bardzo. Aj, 18 tysięcy, zero leczenia, fantastycznie. O. O, w sumie. O kuźwa się wpiędolę. O. To było szybkie nawet. Nawet nie myślałem, co robię. To może ci duzi nie są tacy straszni, jak ich malują. Koledzy. To może w ramach bonusa. Jeszcze kolegę dziabnę. Nie wybuchnął? Nie. Fantastisz po prostu. Aha, tu jest kolega. I teraz pytanie. Iść do tego sztandaru, czy... I wszystko mi się zrespi, czy iść na tamtego debila, co mnie zabił niedawno. Odwieczne problemy. Rozumiem, że tą bramę się otworzy od tyłu, albo jej się w ogóle nie otwiera. Nie, otwiera się. Aj, no dobra. Jako, że jestem idiota, to... pójdę na kolegę. Fantastycznie. Nie mam miksturek leczących, ale sami tak. Dobra, nie przesadzam. Bo jestem na jeden strzał. Nie, no nie wierzę, że te bydlaki się już nie zarespią. Nie wierzę. Level, ciągle ten level. Kurde. Prawie. Dajesz mi ten. Ojej. Co ja mu zaoferowałem ten?
zaoferowałem mu. Ciekawe. I co zaoferuje mu ten? Już nie mogę zaoferować? Dobra, levelek do góry. Co tu możemy zrobić? Aj, ogień. Dobra, no, idziemy w ogień. Teraz możemy wesoło poginąć. Kurde. Serio, rozglądałem się, koleś. Idę na tego. Tasiora. Trudno. Zginę. Nie zginę, tu nie zginę. Ale trzeba iść. Takie życie. Kolegę. Dziabnę. Aby mi nie przeszkadzał. W powrocie. On taki słodziak jest jak pada. A tu mamy na dole kolesia. O, skarbek. Aha. Ciekawe jak wejść do tego skarbka. Tu drabiny nie ma. Czyli pewnie tak jak próbowałem, tylko trzeba po prostu wskoczyć na niego. Co tam panowie i panie? Niedobrze, bo do kolesia jeszcze nie doszedłem, a już zdrowie straciłem. To niedobrze. Okej. Co ja tu mogę zrobić? On jest sam, czy on nie jest sam? No nie będę ukrywał, że się go boję trochę. Spróbujemy się polecić trochę. No to to leczenie to takie z pupy trochę. Po 11 punktów to niech oni sobie to wsadzą. Dobra dziewczyno, idziemy, pozbieramy sobie fanty. Może mnie nie zobaczy. Może. Tu kolega idzie za mną, tak? Chodź, kolego, chodź. Ciekawe, czy udałoby mi się go w plerki walnąć? Czy tak nie bardzo? Chyba nie bardzo. Brawo. Dobra, weźmy się uleczmy. Fajnie macha tymi skrzydełkami, muszę przyznać. Brawo. Dobra, prawie go mamy. Prawie. Okej. Serio?
Już go zabiliśmy? Ja chciałem mu wykonać ten cios kończący, a my go zajebaliśmy, no. Tak się wyrażę. Tak, tak, jaki ty odważny jesteś, koleś. Teraz. Dobra, pozbierajmy, co możemy. Pójdziemy, pocznę tam przed bramą. I wydaje mi się, że będzie dobry moment na zakończenie, co by znowu ponad godzinnego odcinka nie robić. Zresztą atrakcji już mi starczy, jak mnie koleś najechał. Czy ja tam mógłbym po coś wejść na górę? Chyba nie. Pytanie. Jeszcze dwa sztandary są do wybicia. Gdzieś. Serio, to się nie da? Chyba nie. Dobra, to odblokowaliśmy, tak, bo możemy odpoczynek zrobić, a ja nie będę odpoczynku robił, bo mi się porespi wszystko. Czyli brakuje mi jednej małej flagi i dużego sztandaru. Przypuszczam, że prawdopodobnie... Kurde, znowu kot jest. Czy jednak koty się nie tagują? Respią się w sensie. Pamiętam, jak ten kot był kiedyś dla mnie jakimś formą bossa. Znaczy no nadal jest ciężki, nie? Ale już bez przesady. Dobra, poczekam na kolegę. O, mogę tu jeszcze wejść? Tamten skarbek mnie interesuje, ale... Ale to za chwilę. No, tak jak mówiłem. Dawca punktów bardziej. I to spróbuję tam doskoczyć może. Może muszę się wybić lepiej. Czyli na przykład... Kurde. Powiem szczerze, że nie chce mi się. Tylko, że jak będzie coś tam fajnego. Serio? Dobra, ten wybuchnie, bo przecież mnie dojechał. Czy tu się nie da wejść na górę? Da się wejść, tylko nie chcę się walczyć z tym debilem dużym. Sztandaros. No. Zobaczmy, jaka sytuacja na froncie wschodnim. A, dobra. Spróbujemy jeszcze wbić. Oczywiście nie mogę się rozstać z tą grą. Za szybko. Zakładam, że w tej świątyni jest kolejny sztandar. Jakie było po prawej stronie, tak pewnie i po lewej. Biegaj. Tylko, że tu też było identyczne wejście, to schodzimy. O, ale jest tym razem otwarte i nic nie ma. Oprócz przepięknej skrzyneczki kolesia dużego, który akurat idzie do mnie.
kolega już nie idzie do mnie. Na pewno nie zdążę mu w plecy dać. Kurde. Zawsze emocje są jakieś. Zielone coś tam. Ale niestety nie ma. Tego co chciałem. Czyli jednego sztandaru, jednego tego. Może jeden sztandar będzie przy... przed bossem bezpośrednio. Nigdy nie wiadomo. Ale się tu jeszcze rozejrzę. Tam byłem. To Nihalik. O, mamy level. No dobra. To śmigam. Podlevelnuję, bo mogę. Zastanawiam się, co to daje. Że to olewam. To daje jakiś armor też, nie? Jakąś obronę przed czymś. Od czarów. To... zmniejsza mi udźwig. Znaczy zwiększa udźwig chyba. To jest typowe do damage'u. To jest zdrowie i damage. Nie no, wszystko daje do zdrowia. Ale to daje najwięcej. Tu mamy odbijanie. Ukrywanie. Atak power na łuk. Pójdę klasycznie w zdrowie i tyle. Zdrówkę zawsze trzymam iść dużo. Okej. Okay. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. No i cóż, następnym pójdę już tymi schodami na górę. Chyba, że gdzieś po drodze jeszcze wyczaję. Te dwa sztandary. O. Ale raczej tutaj wszystko zrobiłem. Tak mi się wydaje, tylko... musi być tam sztandar, ale nie wiem, gdzie jest ten mniejszy. Te mniejsze lubią być poukrywane. Tam wbiłem raczej na górze. Raczej. No nic. Będzie rozkmina na następny odcinek. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie i zapraszam. Hej.